kamerę, kochani, witam serdecznie we vlogu. Postanowiłam wyciągnąć kamerę, ponieważ mam dzisiaj dzień wolny. Słuchajcie, dzisiaj nic szczególnego się nie będzie działo, ale zauważyłam, że wy lubicie właśnie takie nudne, zwyczajne, domowe vlogi. Także stwierdziłam, że dzisiaj do was troszeczkę pogadam. Jak widzicie, makijaż mam gotowy, fryzura jeszcze nie ogarnięta, świeżo umyte włosy, jeszcze w ogóle lekko wilgotne czuję. I co? Czekałam, słuchajcie, czekałam dzisiaj cały czas do południa, bo mieli nam przywieźć nową sofę. W poprzednim vlogu pokazywałam wam naszą sofę, którą zamówiliśmy przez internet. Niestety kolor nie był zbytnio satysfakcjonujący, także wymieniliśmy ją i dzisiaj dostarczyli nam panowie przepiękną sofę, którą zaraz wam pokażę. Musieliśmy też dzisiaj do południa wykonać parę telefonów związanych z formalnościami dotyczącymi ślubu. Tak, przed ślubem jest, słuchajcie, tyle do roboty, tyle do załatwiania, mówię wam. Ale my się dobrze zorganizowaliśmy. Ja sobie kupiłam tutaj taki przeuroczy notes. Zobaczcie, bardzo mi się spodobał. Był drogi, ale no jest świetny. Ten zielony kolor tutaj bardzo pozytywnie mnie nastraja. Tutaj jest zamykany na magnes. Tutaj dopiero dzisiaj odkryłam, że można sobie tutaj włożyć jakieś dokumenty jeszcze ekstra, także świetna sprawa. Ja tutaj właśnie mam taki organizer ślubny w połowie i w połowie mam tutaj moje notatki związane z YouTube'em. No to jest grube, także wszystko się tutaj fajnie mieści. Zdążyłam już, słuchajcie, dzisiaj ogarnąć mieszkanie, wstawić pranie, także obowiązki pani domu skreślam z listy. I co? Teraz będę ogarniała swoje włosy i idę, słuchajcie, na paznokcie, bo moje paznokcie byłem o pomstę do nieba. Już tak długo ich nie robiłam, bo nigdy nie miałam czasu, a jak miałam trochę czasu, to mi się nie chciało, także pomalowałam je takim lakierem brokatowym, który w ogóle mi się nie podoba i cieszę się bardzo, że idę w końcu odświeżyć moje paznokcie, bo powiem wam, że ja jak mam nie mogę powiedzieć niezadbane, ale jak moje paznokcie nie są na świeżo zrobione, to ja się czuję tak bardzo, no, niehigienicznie. Także to. I poza tym, nie wiem, zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy. Markus jest w pracy, miałam z nim iść na zakupy, ale chyba nie dam rady właśnie przez termin u kosmetyczki, także Markus pójdzie na zakupy, pokażę wam, co takiego kupiliśmy do domu. Zakupy spożywcze, pierwszy raz na moim kanale. I co? Zobaczymy, jak potoczy się dzień. Ta-da! Moi drodzy, przedstawiam wam naszą nową, piękną sofę. Nie wiem, czy też macie takie zdanie jak ja, ale moim zdaniem pasuje tutaj znacznie, znacznie lepiej niż poprzednia sofa. Słuchajcie, nie wiem dlaczego, ale na moich filmikach nasze ściany często wyglądają tak bardzo brązowo, wręcz pomarańczowo. Ten odcień brązu wydaje się być taki bardzo, bardzo ciepły, ale w rzeczywistości ściany mamy w kolorach. No ten pierwszy kolor jest, słuchajcie, taki zimny, zgaszony, szarawy brąz i taki właśnie zimny beż. I do tych kolorów właśnie ta sofa pasuje moim zdaniem dużo lepiej, tym bardziej, że dodatki też mamy szare. Widzicie? Tutaj niektóre z dodatków, także ja, słuchajcie, jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona. I zobaczcie tutaj, nasza poducha nowa. 9¾. Kto zna, kto lubi Harry'ego Pottera, wie, o co chodzi. W ogóle kupiliśmy ostatnio w Primarku dużo takich dodatków do domu związanych z Harrym Potterem. Tak wiem, freak, ale te dodatki pokażę wam, słuchajcie, w holu. Także moja piękna sofa i co? Robimy test sofy chyba. No, słuchajcie, jest wygodna. Bardzo nawet. Teraz mogła zasnąć. Powiem wam, że poprzednia sofa również była wygodna. Jest to w sumie model bardzo, bardzo podobny. O, bardzo fajnie tutaj leży. Ja tutaj sobie w kącie tak leżę, czytać książkę, oglądać telewizor. No, jestem, słuchajcie, bardzo zadowolona. Dajcie znać, jak wam się podoba nasza nowa sofa. I słuchajcie, może pokażę wam jeszcze dywan, bo dywan też kupiliśmy. Też bardzo mi się podoba. Tutaj nastawię kamerę. O! Zobaczcie, taki mięciusi, puchaty dywanik. On jest naprawdę bardzo, ale to bardzo mięciutki. Jak się tutaj chodzi, to się ma uczucie, jakby się chodziło po chmurkach. Także świetny.
I kolorystycznie również bardzo fajnie nam właśnie tutaj się wpasowuje. Kochani, zrobiłam sobie kawę w moim ulubionym ostatnio kubku z Tinkerbell i przyszłam do Was na urody pogadać. Wzięłam sobie, słuchajcie, pomadkę, bo na pewno się będziecie pytać, co mam na ustach dzisiaj. Jest to, słuchajcie, płynna pomadka z Kiko, która wygląda tak, proszę bardzo. Jest to odcień 08. Instant Color Matte Liquid Lip Color i to jest, słuchajcie, jak już wspomniałam, po prostu płynna pomadka, która zastyga na kompletny mat i jest, słuchajcie, teścik wodoodporny, także super, serdecznie Wam polecam. Jak widzicie, włosy dalej nieogarnięte. Powiem Wam, słuchajcie, że jestem taka zmęczona i to zawsze, jak mam dzień wolny, jestem zmęczona i najchętniej bym przeleżała cały dzień w łóżku, ale wydaje mi się, że jak mamy ten dzień wolny, to ten cały stres z nas schodzi i wtedy automatycznie stajemy się tacy, wiecie, zmęczeni. Także kawa, mam nadzieję, tutaj mi pomoże. Moi drodzy, chciałam wspomnieć, że dostaję od Was masę wiadomości prywatnych na Instagramie, na YouTubie, z pytaniami o moją suknię ślubną. Jesteście bardzo ciekawi, jaką suknię założę, jaką suknię wybrałam. I słuchajcie, wcale się Wam nie dziwię, bo ja też zawsze, jak ktoś bierze ślub, to jestem ciekawa, jaka to sukienka, jak będzie wyglądała panna Mora. Po prostu dla kobiety jest to takie, wiecie, bardzo ciekawe. No ale nie zdradzę Wam tego, no nie chcę przed ślubem zdradzać Wam, pokazywać Wam mojej sukni, bo później nie byłoby efektu niespodzianki, efektu wow. Ale zdradzę Wam już, jaki krój wybrałam. Wybrałam, słuchajcie, syrenę, rybę, jak kto woli, moim zdaniem syrenka brzmi ładniej. Kiedyś, słuchajcie, marzyłam o ogromnej księżniczkowej, princeskowej sukni a la kopciuszek. No ale z upływem lat mój smak się nieco zmienił i teraz właśnie krój syreny jest moim wymarzonym krojem. Wydaje mi się właśnie, że syrenka jest to suknia taka bardzo seksowna, bardzo efektowna i no już się nie mogę doczekać, kiedy ją, słuchajcie, założę. Jest to suknia obcisła, ze sporym dekoltem, z długim trenem. Także na ten moment tyle Wam mogę zdradzić, ale możecie być pewne, że po ślubie zobaczycie moją suknię. I jestem bardzo ciekawa, jak Wam się spodoba. Zresztą najważniejsze, żeby mi się podobała, no ale no jestem ciekawa. Jestem ciekawa. Już nie mogę doczekać, już chcę ją założyć i przetańczyć w niej całą noc. Ach, już jestem taka znerwowana, słuchajcie, na ten ślub. Jeszcze zostało dużo czasu, ale jak ja o tym pomyślę, to dostaję bólu brzucha i wydaje mi się, że jeden dzień przed ślubem to ja chyba zwariuję. Nie wiem, jak ja tam dojdę. Nie wiem, albo będę musiała wypić sobie przed ceremonią kieliszek wódki, albo wziąć jakieś proszki na uspokojenie, nie wiem. Już się tym... Słuchajcie, martwię nieco, bo ja jestem taka, wiecie, bardzo emocjonalna, bardzo nerwowa, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, Boże. Ale muszę Wam powiedzieć, że naprawdę już dużo, dużo załatwiliśmy właśnie tych takich rzeczy związanych z ślubem, także już naprawdę pod tym względem jestem spokojna, wszystko jest jeszcze niedopięte na ostatni guzik, ale już naprawdę mamy fotografa, mamy kamerzystę, mamy salę, mamy firmę, która będzie nam stroiła salę, będzie nam stroiła kościół. Rozmawialiśmy oczywiście z kościołem, rozmawialiśmy z urzędem i no... Suknia też jest, także no, cieszę się, już się bardzo cieszę i wydaje mi się, że będę jeszcze kręciła filmy związane właśnie z przygotowaniami do ślubu, ponieważ będę chciała również sama wykonać rekwizyty, dekoracje na naszą salę, ponieważ motto naszego ślubu jest bardzo specyficzne, ale tego Wam, słuchajcie, jeszcze nie zdradzę. Nie zdradzę Wam tego, tak no już przed ślubem dam Wam wskazówki, jakie to motto mniej więcej jest, bo no jestem ciekawa Waszej reakcji. Słuchajcie, jak Markusa tato usłyszał, jakie motto właśnie mamy na ślubie, to jego reakcja była taka. Przez około 10 minut nie wiedział, co powiedzieć chłop i ta reakcja nie była zbyt pozytywna. To nie był pozytywny szok. Ale się chłop przyzwyczaił w końcu i no. Teraz pewnie jesteście ciekawi, jakie to jest motto, co? No ale dowiecie się jeszcze przed ślubem, tego możecie być pewni.
Także tak, to były ślubne opowieści. Słuchajcie, muszę się zbierać teraz powoli. Muszę się zbierać na te paznokcie, chociaż tak mi się nie chce. Jestem taka leniwa dzisiaj, no strasznie. Wczoraj ugotowałam obiad na 2 dni, także Markus wziął sobie obiad do pracy. Ja sobie zrobiłam na szybko tam sałatkę, także dzisiaj nie muszę jakoś tam nie wiadomo jak gotować, chociaż tyle. I co? Zastanawiam się, czy jeszcze coś Wam mogę powiedzieć, a mogę Wam powiedzieć. Słuchajcie, byliśmy w kinie w niedzielę na filmie Mord in Orient Express i powiem Wam, słuchajcie, że jestem zachwycona tym filmem. Film został nakręcony na podstawie książki kryminału Agaty Christie i powiem Wam, że polecam, polecam. Obsada w ogóle w filmie to creme de la creme, śmietanka Hollywood. I słuchajcie, klimat tego filmu, muzyka, to w jaki sposób został kręcony, gra aktorska, naprawdę wszystko miało fantastyczny klimat, nastrój, naprawdę film godny polecenia. Jeżeli chcecie się przekonać, o czym mówię, to idźcie do kina. Oglądajcie. Więcej Wam tutaj nie będę zdradzała, bo jeżeli chcecie poznać tą historię, to musicie obejrzeć film. I tyle. Dobra, także dosyć na razie gadania. Ja idę sobie zrobić herbatkę, idę ogarnąć w końcu moje włosiska i idę na paznokcie w końcu. Zobaczymy, na co się tym razem zdecyduję. Oczywiście Wam pokażę potem. Kochani, wróciłam z paznokci! I powiem Wam szczerze, że pan, który mnie robił, chyba mnie źle zrozumiał, bo powiedziałam, proszę troszeczkę skrócić i teraz mam paznokcie takie. Jak widzicie, bardzo, bardzo krótkie, jednak preferuję paznokcie nieco dłuższe, także dziwnie się czuję, ciężko mi się przyzwyczaić. Co prawda, moje poprzednie paznokcie były zbyt długie, tutaj nie ma o czym mówić, no ale to są strasznie krótkie. Ale powiem Wam, że mimo wszystko podobają mi się, wyglądają ładnie, czysto, schludnie. Także to są moje nowe paznokietki. I ja, słuchajcie, robię sobie teraz herbatencję i czekam na Markusa. Chyba jeszcze będziemy dzisiaj szli na małe zakupy. Nie wiem, to jeszcze nie, słuchajcie, pewne. Także do zobaczenia zaraz. Patrzcie, kochani, przyszła do mnie paka z Lu. Zamówiłam sobie sukienkę na święta, na świąteczne imprezy z pracy. Sukienka, którą miałam na ślubie mojego kuzyna, naprawdę mnie zauroczyła z tej oto marki i postanowiłam skusić się na kolejną, ale teraz jej Wam nie pokażę, bo pokażę Wam wszystko w holu. Nie chcę teraz zdradzać, bo nie będę miała po prostu materiału na hol. Także tą sukienkę będziecie mogły zobaczyć w kolejnym filmiku. Powiem Wam już, że jest przepiękna. Kochani moi, i wróciliśmy z Kauflandu. Zobaczcie, tutaj stoją nasze zakupy. Pozwólcie, że ja to teraz wypakuję, nieco posortuję i zaprezentuję Wam, co takiego dzisiaj kupiliśmy. Ok, kochani, jak widzicie, rozpakowałam się tutaj mniej więcej. Zacznę może od chemii. Kupiliśmy tutaj do toalety 4 razy takie kostki. Kupiłam tutaj, słuchajcie, od Lenora perfumy w sprayu z takim psikaczem, fajny odświeżacz. Oczywiście nie zastępuje to prania, ale fajnie tak w ciągu dnia odświeżyć swoje ubrania. Wąchałam, bardzo ładnie to pachnie. Tutaj dalej kupiłam Lenor, płyn do pukania, jakiś taki nowy, niebiesko-błękitny. Tutaj Markusa ulubiony żel pod prysznic Lenor Men Express 5 w jednym. Tutaj mamy duży Persil Universal. Tutaj mamy jeszcze mydło do rąk w piance z Palmolive. Lakier do włosów Got to Be żółty, Schwarzkopf nasz ulubiony. I tutaj napoje, woda Evian, moja ulubiona, niegazowana. Dalej mamy tutaj kole Zero bez cukru, już widzicie z Mikołajem. 6-pak, woda również 6-pak. Tutaj mamy 2 mleka, Markus pije to 3,5% do kawy, sok pomarańczowy 100%, coś bez czego ja naprawdę nie mogę żyć. Dalej, mamy tutaj kawę Gala, kawę kupiliśmy chyba 2 razy, coś mi się wydawało.
Ale widzę teraz jeden raz, no dobrze, także jeden raz, kawa gala. Tutaj Markus sobie kupił iced tea, on bardzo lubi tę iced tea brzoskwiniową z Kauflanda Zero, bez cukru. Ja jej nie cierpię, jest dla mnie za słodka, jak on lubi, to niech ma. I dalej, sałata na sałatkę, małe pomidorki, tutaj mamy awokado, dwupak, uwielbiam awokado, czy do sałatki, czy zrobić z tego guacamole, no po prostu pychota. Tutaj dwa duże pomidory, bawole serca, do pomidory mozzarelli. Tutaj mamy papryka, trzy kolorowe papryki. Tutaj mamy świeżą bazylię, uwielbiam świeżą bazylię, zapach. Tutaj mamy, słuchajcie, chleb tostowy, takie małe ogóreczki do obiadu, oliwa z oliwek. My, słuchajcie, razem z Markusem jesteśmy wielbicielami oliwy z oliwek. Często wynajdujemy nowe rodzaje i próbujemy. Jestem bardzo ciekawa, jak nam się ta sprawi. To jest jakaś włoska. I tutaj normalny olej do smażenia. Dalej Markus kupił sobie tutaj takie salami stick pikantne. Dalej, słuchajcie, Serrano, szyneczka Serrano, uwielbiam na chlebek, czy tak o po prostu sobie zjeść wieczorem na kolację. Tutaj szynka prosciutto, którą również uwielbiam. Tutaj dalej kiełbaska węgierska, salami, proszę bardzo. Tutaj mamy taki bekon do jajecznicy. Dalej miks oliwek, ja te oliwki z Kauflandu bardzo, bardzo lubię, często kupuję. I tutaj kupiłam sobie taki ryż Uncle Ben's. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Już go kiedyś chciałam kupić, zaraz był akurat na promocji, także stwierdziłam, że wypróbuję tak, wiecie, na szybkiego sobie coś zrobić, jak się nie ma czasu. Tutaj też mam dwa kubki. 5 minut tutaj akurat mam puree ziemniaczane z grzybami. Do pracy sobie wzięłam raz na jakiś czas, a co? Tutaj mam, słuchajcie, jogurciki z Landliebe. Ja za jogurtami, takimi deserami nie przepadam, ale jak już jem, to właśnie te dwie sztuki. Tutaj dalej mam serek typu brie z grzybami, który bardzo, bardzo lubię. Dalej dwa masełka, to jest chyba jakieś szwedzkie. Tak mi się wydaje, przynajmniej. I jest solony. Ja uwielbiam masło solone. Pychotę po prostu. Tutaj mamy, słuchajcie, aioli z Blockhouse. Uwielbiamy aioli do bagietki, ale jest bardzo, bardzo, bardzo czosnkowe. Także jak pracujemy na drugi dzień, to lepiej tego nie jeść. Tutaj kawałek serka żółtego, proszę bardzo. Dalej mięsko mielone i do mięsa mielonego mój ulubiony sos z ricottą z firmy Barilla, jest po prostu przepyszny. Tutaj na dole mam mrożoną pierś z kurczaka, tutaj mamy mrożonego łososia, makaron, co mamy, feta do sałatki, tutaj mamy taką dużą mozzarellę właśnie do pomidorów. Zaraz sobie chyba w ogóle zrobimy pomidorki z mozzarellą. Już w sumie coś jedliśmy, także tak teraz na przekąskę jeszcze wieczorną chyba sobie przyrządzimy. I tutaj mamy dwie mozzarelle jeszcze ekstra do sałatki, mandarynki i tutaj, słuchajcie, grzeszne rzeczy. Nie wiem, czy to znacie, to są moje ulubione przekąski. Są to takie kawałki precli. Tutaj akurat o smaku serowym. Są również o smaku musztardowo-cebulowym. Jeżeli się nie mylę, teraz też są bardzo dobre. Spróbujcie jeszcze gdzieś je zobaczycie. No pychota moim zdaniem. I tutaj żelki, to Markus sobie wziął, ja za słodyczami nie przypadam, raczej lubię właśnie chipsy, czy też takie przekąski słone i to Fifi również dla Markusa. Także to były nasze zakupy, dużo tego, teraz to wszystko będę sortowała. Jeszcze wam powiem tylko, ile zapłaciliśmy, jak znajdę rachunek, czekajcie. Zapłaciliśmy, słuchajcie, 134 euro z groszami, no ale trochę tego kupiliśmy, jak widzicie.